Zaginął 42-letni Marcin Kruczek, mieszkaniec Zabrza. Od kilku dni trwają jego intensywne poszukiwania. Policja informuje, że mężczyzna wyszedł z domu 12 sierpnia, jednak jego siostra przekazała, że w okolicach swojego miejsca zamieszkania w Makoszowach mógł być widziany 14 sierpnia w poniedziałek. Telefon 42-latka wciąż pozostaje aktywny, jednak do tej pory nie udało się go zlokalizować. Jeżeli ktoś może gdzieś widział, gdzieś może w innym rejonie, gdzieś przetransportował się innymi środkami, bardziej myślę z autostopem lub może ktoś pomógł, wyjechał w inny rejon, niekoniecznie tutaj naszej okolicy Makoszów, gdzie my się tutaj skupiliśmy. Więc bardzo bym prosiła o kontakt, o jakieś informacje, jeżeli ktoś po prostu widział, może gdzieś mignął, może gdzieś w jakimś, może ktoś go po prostu widział i może nam wskazać, że w tym miejscu był i możemy dalej szukać w innych rejonach, nie tylko skupiać się tu, gdzie przeszukujemy i na chwilę obecną dalej trwają te wszystkie czynności. Generalnie nosił ciemne ubrania, plecaki, chodził z plecakami, ciemne włosy, które rzucały się w oczy, krótko przystrzyżony, zarost bardzo króciutki, ale ciemny, więc zazwyczaj był bardzo opalony z racji tego, że pracował w słońcu, więc duża opalenizna, dłonie bardzo opalone. Obecnie prowadzone są poszukiwania mające na celu odnalezienie 42-letniego mężczyzny, który 12 sierpnia wyszedł ze swojego miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił. Prowadzone są poszukiwania wspólnie również z innymi służbami, takimi jak Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, również zaangażowane są to Wojska Obrony Terytorialnej, osoby ochotnicy, po prostu, którzy chcą też pomóc w tych poszukiwaniach. Wykorzystywany jest też różny sprzęt, różna technologia, która ułatwia nam działania w przypadku takich zdarzeń. Niestety na chwilę obecną nie udało nam się odnaleźć zaginionego mężczyzny. Do tej pory został przeszukany praktycznie obszar blisko 800 hektarów w rejonie dzielnicy Makoszowy. Trudny teren do poszukiwania. Obszar, który został przeszukany, który się jakby sugerujemy, gdzie mógłby przebywać, to jest właśnie sygnał z tego telefonu, który nie jest dość precyzyjny, który by wskazywał na wąski teren, tylko dosyć niestety obszerny, bardzo, bardzo rozległy teren do przeszukiwań. Natomiast to jest taki nasz punkt zaczepienia. Natomiast wczoraj te poszukiwania zostały w tym obszarze zakończone. Bardzo prosimy o każdą informację, która może nam pomóc tutaj w